Zadzwonił do mnie producent Michał Kwieciński, który powiedział, że jest rola, która nazywa się Maciej Nusiał, bo tak się na początku Marek Lipko nazywał i jakby no nie mam prawa tego nie zrobić. Zacznijmy od tego, że ty wcielasz się w sumie bliską sobie postać, która no, też jest aktorem, gra od dzieciaka. Ile ma wspólnego ze swoją postacią? No, rzeczywiście, Marek Lipko, bo tak się nazywa moja postać, jest aktorem, jest gościem, który grał od dziecka. Myślę, że jest narcyzem, jest pyszny, ma potężne ego, ma obrazy w swoim domu ze swoją twarzą na ścianach i swoje rzeźby. Jestem pyszny, ale chyba nie aż tak, jak on jest tak podkręcony dramaturgicznie, więc myślę, że wspólną mamy jakąś historię, taką już na obecności w mediach od dziecka. Kilka rzeczy nas różni na pewno, ale lubię tą postać, bo on jest fajny. Szczególnie w tym świecie takim naszym serialowym, gdzie ludzie tak często mają problem z podjęciem decyzji, to on doskonale wie, czego chce, realizuje swoje plany, nie boi się, jest odważny i myślę, że jest dobrą przygodą na trajektorii życia Wandy, czyli Marii Dębskiej. Co przede wszystkim skłoniło cię do wzięcia udziału w tym projekcie? Co mnie skłoniło? No zadzwonił do mnie producent Michał Kwieciński, który powiedział, że jest rola, która nazywa się Maciej Nusiał, bo tak się na początku Marek Lipko nazywał i jakby no nie mam prawa tego nie zrobić. Więc jak Michał tak mówi, no to znaczy, że lepiej to zrobić. No i co by jest fan, no jest fajna rola, jest jakaś ciekawa, no nie jest... Jest jakaś, jest, wiesz, jest soczysta, jest szeroka. Trochę się stresowałem, bo jest tak bardzo szeroko napisany. No i fajnie się zmierzyć z czymś takim. Czy ty wnosiłeś coś z prywatnych doświadczeń do swojej postaci? Na pewno. No ja funkcjonowałem od dziecka w tym świecie, więc jestem jakimś takim kuferkiem zbioru doświadczeń, wiesz. Już samo to, że on jest aktorem popularnego, artystycznego teatru w Warszawie. Ja znam te klimaty, znam ludzi stamtąd też. I te wszystkie interakcje, wszystkie rozmowy jakieś, czy moje kompleksy, czy też komentarze w moim kierunku, czy komentarze w tamtą stronę, jakoś tak, tylko jestem bardziej takim człowiekiem intuicyjnym trochę, jeżeli chodzi o aktorstwo, że może nie określam sobie tego na papierze, że to było z tego, tylko jestem jakimś zbiorem i to się jakoś tam krystalizuje później, nie? Jak grało ci się z pozostałymi aktorami, szczególnie z Erykiem, z którym w finale mieliście dość mocną konfrontację ze sobą? Dobrze, no wiesz, ja wskoczyłem już w jakimś tam 20 chyba dniu zdjęciowym. Eryk był już rozpędzony. To jest tak, że przychodzisz na plan i wiesz, no jakby są już żarty wewnętrzne, z których się ludzie śmieją, jest pewien rodzaj humoru określony, ekipa się zna, nagle jesteś outsiderem, musisz się w tym odnaleźć. Ja się skupiałem na tym, żeby dobrze zrobić tą moją postać, więc byłem taki trochę z boku. Oni cały czas żartowali, a ja tak troszkę starałem się poradzić sobie z tym wyzwaniem, które miałem. I fajnie, no pogadaliśmy trochę z Erykiem, też naszych jakichś takich prywatnych doświadczeniach. No i jakby cieszyłem się za każdym razem, jak mogliśmy pogadać, porozmawiać. Erik jest bardzo śmieszny. I na pewno ten czas przy nim leci szybko, jest miło i jest taką bardzo jasną postacią. Nie? Podziwiałem go. Okay. Podziwiałem go w tym, jak prowadzi tą postać i jak dużo potrafi też wnieść od siebie, jak bardzo dużo tożsamości ma swoje i przekazuje tej postaci. No, to jest bardzo imponujące.